Zapowiada się super, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Fajnie, nauczyciele pomocni, uczniowie mili. Jak na razie mi się podoba i jest bardzo miła atmosfera i każdy pomaga i jest super. Bardzo mi się podoba klimat tej szkoły. Każdy oprowadza, mówi coś o konkretnych zawodach, które nas interesują, nie jest dobrze. A jesteście zainteresowani tą szkołą? Ja tak. Ja też. Ja też. Zainteresowane szkołą, a jak tak, to jakim kierunkiem? Tak, technikiem reklamy. Reklamy. Ja również, technik organizacji reklamy. Wszystkie to samo, technik organizacji reklamy. Super, świetny kierunek. Bardzo fajnie, bardzo ciekawa atmosfera i naprawdę zachęcacie ludzi, żeby tu przyjść. Na budownictwie bardzo fajnie można było porobić parę fajnych rzeczy, jak tapetowanie, wkładanie płytek i itp. Bardzo fajne konkursy także są, no ogólnie super. A planujecie przyjść do naszej szkoły? Na pewno. No jest fajnie, dużo rzeczy fajnych, no jest okej. Okay. Bardzo dużo fajnych i zachęcających kierunków przede wszystkim. Szkoła wydaje się fajna i przyjazna. No, ma dużo ciekawych kierunków. Jak wam się podoba na dniach otwartych? No jest bardzo fajna atmosfera. Ukradła mi kwiatek. Jakie ogólne pierwsze wrażenie wywołała na was nasza szkoła? Na pewno jest ciekawa, widzę, że są bardzo mili i przyjaźni ludzie. I myślę, że jest zainteresowanie, żeby tu przyjechać się uczyć. Moim zdaniem to jest bardzo dużo ciekawych kierunków, które pewnie każdego zainteresują. Ja szczerze to nie wiem jeszcze jaki kierunek, bo jest duży wybór, ale myślę, że organizacja reklamy. Kto was oprowadzał? Amelia. Najlepsza oprowadczyni Amelia Słowińska. Bez nazwisk, RODO jest. Ogólnie jeszcze mam pytanie do was takie, to jest Amelka. Spoza ogólnie z tematu szkoły, co jest cięższe, kilo piór czy kilo pierza? Są równej wagi. Pierwsze wrażenie wywarła na was budowlanka? Bardzo super jest. Miła atmosfera, wydaje się. Pierwsze wrażenie było tak, że jest strasznie kolorowo i widać, że ta atmosfera jest jednak taka przyjemna i miła. Tak, pozytywnie jest. Tak. A planujecie przyjść do nas? Tak, raczej na 100% już. Pierwszy kierunek właśnie budowlanka. I... Dobra, a jaki kierunek? Jak grafika i poligrafia. Takich organizacji reklamy. Bardzo dobry wybór. Jest bardzo fajnie, ogólnie jest bardzo dużo atrakcji, no dużo się dzieje i podoba mi się. Planujecie przyjście do naszej szkoły? Tak, rozważam tą decyzję i no na pewno złożę tutaj do szkoły podanie. A jaki kierunek was najbardziej interesuje? Na przykład mnie najbardziej interesuje kierunek związany z geodezją, no ponieważ to wiąże się też z matematyką, moja bardzo lubię matematykę. Czy jest globus polski? Słucham? No tak. Co jest cięższe, kilo piachu czy kilo pieprzu? Kilo piachu. Są równe. Czemu? No kilo piachu i kilo pieprzu. To dziękuję. Się podoba na dniach otwartych? No całkiem ciekawie. Co ciekawie, dużo kierunków możemy poznać nowych, o których nie wiedzieliśmy. Jestem dosyć mile zaskoczony, nie spodziewałem się, że będzie tu tyle ciekawych rzeczy, wiele kierunków, wiele fajnych znajomych, wiele ludzi, których już wcześniej poznałem, miła atmosfera. Mucha bez ucha. Oj, czy to pytanie jest podchwytliwe? Trochę. Możemy prosić telefon do przyjaciela? U nas nie ma takiej opcji, więc po prostu dziękujemy za wywiad.
atmosfera? No przyjemna szkoła, miło się spędza czas. A masz zamiar tutaj do nas przyjść? No rozmyślam w sumie. A jaki kierunek? Technik, poligrafii. Podoba ci się budowlanka? No pewnie. A nauczyciele, uczniowie? Faniuc. Dobra. A masz zamiar przyjechać do nas do szkoły? Rozważam. Na... A jaki kierunek? Technik budownictwa. Super, dobra. Jeszcze jedno pytanie niezwiązane ze szkołą. Mucha bez ucha? Tak. Jak wam się podoba na dniach otwartych? Fajnie. Planujecie przyjść do nas do szkoły? Tak. A jaki kierunek was najbardziej interesuje? Technik reklamy. To teraz takie inne pytanie. Dlaczego księżyc świeci w nocy? Bo nie w dzień. No bo w dzień słońce.